Witam wszystkich bardzo serdecznie na trzeciej grze finału Go Force 2 numer 44. Z tej strony nadaję do Was Zed i ja chciałbym zaprosić Was właśnie na tą grę, w której uczestnikami będą Tarson, grający tutaj jako czerwony teren w prawym dolnym rogu, oraz ATN Mardo, grający jako niebieski zerg. No i zobaczymy, czy będzie decydował się na Sixpoola. Także w trzeciej grze tego turnieju, w dwóch poprzednich Sixpool, to była taktyka, którą uskuteczniał z niezbyt dobrym wynikiem dla niego. Tymczasem nie, chyba nie będzie miał miejsca Sixpool. Dosyć duża ilość dronów jest budowana. No trochę taki błąd tutaj. Dziesiąty dron, czy będzie robił ekstraktor trika? Może mieć to miejsce, chociaż Overlord jest już budowany. Więc chyba troszeczkę Mardo jest tutaj pod presją. Zakręcił się z budową swoich dronów. Czy będzie? Tak, jest to ekstraktor trik. Nie jest on zbyt skuteczny. Bardziej skuteczny jest dziewiąty over. No ale cóż, w momencie, w którym popełniło się błąd, można po prostu zrobić coś bardzo szybkiego. I tak jak mówiłem, Tarson obawia się Sixpoola, no może nie boi się. I jest bardzo zadowolony, że w końcu będzie miała miejsce normalniejsza gra, nie obrona przed super szybkim rushem. Oczywiście Mardo odgryza się, mówiąc, że po prostu zraszuje Tarsona dronami. Więc może być to dosyć ciekawe. Oczywiście Blistering Suns, mamy tutaj drugie wejście, mamy także tutaj dosyć ciekawe rozstawienie, bardzo łatwy do obronienia natural, więc no, może być tu dosyć ciekawa rozgrywka. W zasadzie dwie pierwsze gry były okropnie szybkie, zobaczymy, czy ta trzecia także będzie. AT Mardo blokuje tutaj baraki. Bardzo fajnie by to wyglądało, gdyby blokował je w momencie, w którym jakieś jednostki byłyby tu budowane. Dopiero teraz spawning pool jest budowany odrobinkę właśnie wcześniej niż te baraki. Zobaczymy, w jaki sposób spowolni to terana i czy spowolni go na tyle, że Mardo będzie w stanie wypracować tutaj jakąś przewagę jednostek. Jak na razie zbiera tutaj Mardo gaz, spawning pool będzie gotowy mniej więcej w momencie, w którym będzie posiadał taką ilość gazu, że mógłby od razu rozpocząć upgrade'owanie z szybkości do linków. Zastanawia mnie, czy będzie to pierwszy upgrade, który zrobi, bardzo ważny, jeśli chodzi o zerga. Jeszcze tylko kilkanaście jednostek gazu i będzie mógł to zrobić. Tarson zbudował już swoje pierwsze baraki, no i w momencie, w którym to mówię, nie są one oczywiście jeszcze zbudowane i od razu decyduje się na fabrykę, dokończając tutaj ten wall. Wall będzie bardzo ciekawy, jeśli dostawi tutaj drugi supply, będzie on bardzo mocny przeciwko Baneling Bastom. I tak jak mówiłem, speed do lingów, bardzo szybki pierwszy upgrade i jakże ważny dla zerga. Tarson tymczasem stara się zeskautować, co robi jego przeciwnik. Chyba nie będzie w stanie, chociaż nie został złapany tutaj ten SCV i nie będzie w stanie nic zrobić. Reaktor, czy będziemy tutaj widzieć dosyć szybki rush helionami? Może mieć to miejsce, może być to nawet bardzo, bardzo skuteczne, ponieważ widać, że Mardo jak na razie buduje dosyć dużą ilość, jak na razie buduje Overlorda, ale ma tu też miejsce Roach Warren. Dosyć ciekawe rozwiązanie, na pewno tutaj pomoże mu w walce z helionami. Przypominam jednak, że jest to patch 1.1.1. Tutaj Roachy mają dalej 3 zasięgu, więc zobaczymy, co będzie miało miejsce. Nie, jednak podwójne mariny. Dopiero teraz, przepraszam bardzo, zostały wymienione te dwa budynki. I jeśli Tarson wykorzysta tutaj tą przewagę związaną z zasięgiem helionów, no to możemy widzieć dosyć ciekawą grę. Zobaczymy, jeśli zharasuje swojego przeciwnika w jakiś ciekawy sposób, to może sobie wyrobić taką przewagę, dzięki której będzie w stanie... Wow! Dopiero teraz Tarson zdaje sobie sprawę z tego, że jego przeciwnik zdecydował się na roachę. No i ma tutaj miejsce bardzo szybka agresja. Już teraz pierwsze roachy zdążają do bazy Tarsona, który dopiero teraz posiada jedynie 2 heliony i 2 mariny, 6 roachy oraz 4 zerglingi. Ten pierwszy push będzie bardzo, bardzo muskularny i bardzo, bardzo mocny. Tarson stara się tutaj w jakikolwiek sposób związać walką helionami roachę swojego przeciwnika. Tymczasem dobudowując tutaj bunkier, bardzo trudna sytuacja. Jeśli chodzi o Tarsona, Roachy spokojnie będą w stanie zniszczyć te skałki bez narażania się na odwet ze strony marinów lub maruderów czy helionów. I ten bunkier nagle stał się zupełnie bezużyteczny. W momencie, w którym te skałki zostaną zniszczone, Tarson będzie w bardzo ciężkiej sytuacji. Ogromna ilość jednostek, 14 zerglingów oraz 8 roachów kontra jedynie 4 heliony i 3 mariny należące do Tarsona. I to są jednostki, które w ogóle nie będą skuteczne na ten miks. Stara się teraz związać walką dosyć dużą ilość zerglingów i to jest dobry pomysł, żeby uszczuplić
ilość jednostek Mardoła, zanim dojdzie do tej ostatecznej konfrontacji. Skałki, jeszcze tylko 300 obrażeń, nie zostaną zniszczone. Mamy tutaj ten bunkier, o którym przed chwilą mówiłem, ale poza nim nie widać tutaj ani jednego budynku obronnego. Bardzo mała ilość jednostek, 4 heliony, 3 mariny, czy będziemy tutaj widzieć? Świetnie złapał tą dużą ilość zerglingów w momencie, w którym były one tutaj przysyłane do bazy, ale kosmiczna ilość SCV w tym momencie jest wycofywana do tego bunkra. Mamy tutaj także heliony, które świetnie radzą sobie z zerglingami, ale jeśli chodzi o roacze, no to jest tutaj oczywiście większy problem. 13 dronów jedynie tutaj, 13 SCV jedynie tutaj pozostało, podczas gdy Mardoł posiada 16 dronów. Ten atak jest jak na razie bardzo, bardzo skuteczny, chociaż powinien wycofać się z tego bunkra, niszczy tutaj muła i mamy już tutaj pierwszą Banshee, która spokojnie poradzi sobie z tymi wszystkimi jednostkami, ale zanim je zniszczy, no to chwilę to tutaj potrwa. Tarson tymczasem znowu wycofuje swoje SCV-y zupełnie nie w to miejsce, które powinien je wycofać. O mój Boże, wszystkie z nich. Czy zostały tutaj jedynie dwa? Wow, ostatni SCV został zniszczony. Tarson nie posiada w zasadzie żadnej jednostki, która byłaby w stanie zbierać minerały. I to jest kolosalny atak, można powiedzieć. Mardoł posiada 16 dronów. Czy będzie budował jeszcze jakieś queeny? Nie! Wie, że jego przeciwnik posiada Banshee, jeśli posiada on także dwa queeny. No zastanawiam się, czy nie jest to za mało, czy się powinien tutaj czekać na transfuzję. Znowu kolejna ilość jednostek jest tutaj wrzucana do bazy Tarsona. Będzie on w stanie się obronić, ale czy będzie w stanie wrócić do tej gry? Nie mam zielonego pojęcia. Banshee będą spokojnie niszczyć ogromną ilość jednostek z powietrza. 7 oraz 1 to jest liczba zabitych, które te dwie jednostki posiadają. Spokojnie, czy będzie decydował się na kontratak? Chyba dokładnie teraz będzie to miało miejsce. Tarson będzie musi uważać, żeby nie stracić ani jednego SCV. Teraz został tutaj stracony jeden z nich, drugi także. Połowa właśnie SCV została zniszczona, co jest ogromnym problemem. Tarson, 9 zabitych, 5 zabitych. Świetna ilość jednostek została zabita przez te dwie Banshee, ale mamy tutaj dwa Queeny, z których jeden już posiada ilość energii na transfuzję, drugi no jeszcze nie za bardzo. Mamy już tutaj Lair oraz Evolution Chamber. Nie będziemy jeszcze przez chwilę widzieć wieżyczek i w tym momencie rozpoczyna się tutaj atak. Czy będzie tutaj transfuzja? To jest 80 energii. Dopiero teraz ma miejsce ta transfuzja. Jedna Banshee została zniszczona, ale druga jest jeszcze w grze, żeby niszczyć. I czy to będzie Queen, czy to będzie Banshee? O, chyba jednak Queen zostanie zniszczony. Banshee posiada jedynie 14 życia. Pierwsza nie jest to wieżyczka, jest to Spire. Nie ma tutaj budowanej żadnej wieżyczki. Następny Queen dopiero teraz jest budowany. I teraz Mardoł jest w ogromnych tarapatach. Posiada bardzo, bardzo małą ilość dronów, a traci ich jeden za drugim. Jedynie 11 zerglingów. To jest cała jego siła, którą teraz stara się wbiec tutaj na linię, na rampę swojego przeciwnika, ale posiada już jedynie 6 dronów. Teraz awaryjnie stara się rzucić jakiegoś spore crawlera, ale jedynie 39 minerałów. Nie będzie w stanie już wyprodukować ani jednego drona. Musi ratować te dwa, które mu pozostały. Jeśli te dwa drony zostaną zniszczone, no to nic już go nie wróci do tej gry. I nie sądzę, żeby w ogóle cokolwiek go tutaj wróciło. Stara się jeszcze zniszczyć jakiekolwiek SCV, ale jest ich już tutaj aż 7, plus oczywiście jeden mu. Świetnie ten Orbital Command pozwolił Terranowi wrócić do tej gry i ewentualnie ją wygrać. Mardoł wychodzi z gry 3-0. Tarson przeleciał przez finał tego turnieju. Nawet nie znajduje tutaj odpowiedniego porównania, które byłoby dosyć śmieszne, żeby tutaj jakoś zakończyć ten turniej. 11:45, najdłuższa gra tego turnieju i kolejne te wcześniejsze to trwały chyba 8 minut, 4 minuty czasu gry. Więc GG dla Tarsona za wygraną w tak ciekawym stylu, GG dla Mardoła za bycie naprawdę agresywnym, za jego odwagę tutaj z tymi build orderami. No i ja także dziękuję bardzo Wam za oglądanie, no i do zobaczenia w następnej grze.